Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem odkryliśmy piękne zakątki w Anglii, w Walii, objechaliśmy epicką trasę NC500 w Szkocji. W końcu przyszedł czas na cieplejszy kierunek. Rzuciliśmy wszystko i ruszyliśmy w stronę słońca. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w tej podróży, subskrybuj nasz kanał. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Z Hiszpanii. Tak, jesteśmy w Hiszpanii, a dokładnie jesteśmy w prowincji Katalonia. W miasteczku? Tarrega. Jest to niewielkie miasteczko. Przyjechaliśmy tutaj, żeby już właśnie zobaczyć, jak tu obchodzone są święta. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa, także pójdziemy, zobaczymy, jak Hiszpanie obchodzą Niedzielę Palmową. Tak, znaleźliśmy tutaj taki fajny parking, jest w pobliżu jednostka policji, także czujemy dosłownie się bardzo... przez siatkę. Tak, czujemy się bardzo bezpiecznie, możemy zostawić tu vana, jest oczywiście też punkt do serwisu, także spokojnie możemy sobie tutaj... Zostawić auto, czujemy się bezpiecznie, jest tu jeszcze kilka kamperów na miejscu, także idziemy. Plusem tej miejscówki jest też to, że mamy dosłownie 3 minutki spacerkiem centrum do Starego Miasta, które już tam jest... Wyłania się za nami. Tak, słyszycie, dzwony już biją w kościele, także idziemy teraz, bo o 12 jest msza święta właśnie związana z obchodami Niedzieli Palmowej. Tak, my mamy już tutaj naszą palmę, jest to gałązka oliwna. Wczoraj wzięliśmy z kościoła, widzieliśmy sporo ludzi z takimi gałązkami właśnie i widzieliśmy, że wchodzą do kościoła i biorą sobie takie gałązki. Podejrzewam, że po to, żeby dzisiaj pojawić się właśnie tam na mszy. A jak to będzie wyglądało, sami jesteśmy ciekawi. Obchody samej Wielkanocy, czyli Paskwy, zaraz poczynają się tak naprawdę już 40 dni przed Wielkanocą, czyli w momencie rozpoczęcia Wielkiego Postu. Wtedy są różne koncerty na żywo na ulicach, jakieś występy teatralne i wczoraj właśnie byliśmy tutaj wieczorem i właśnie w tym miejscu był jeden z koncertów, także mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Takie prawdziwe obchody Semana Santa, czyli tego świętego tygodnia, rozpoczynają się właśnie od Domingo de Ramos, czyli Niedzieli Palmowej. No i teraz właśnie udajemy się w stronę kościoła. Jesteśmy właśnie na Plaza Mejor, czyli placu głównym przed kościołem. Jak widzicie, już tutaj zgromadzili się ludzie z różnego rodzaju palmami. Są albo właśnie to liście drzewka oliwnego, albo liście laurowe. Czasami też są to zwykłe liście palmy, plecione albo po prostu zwyczajnie ucięte. Dzieci też często mają palemki z jakimiś słodyczami przyczepionymi właśnie do palemek. No i tak właśnie wyglądają obchody Niedzieli Palmowej w tym niedużym miasteczku Tarraga. Oczywiście nie wszyscy Hiszpanie tak żarliwie obchodzą te święta, bo część z nich po prostu traktuje święta wielkanocne jak krótki urlop, bo mają tutaj wolne już od czwartku. Często biorą sobie już od poniedziałku wolne i z racji tego, że robi się już ciepło, wyjeżdżają sobie gdzieś nad morze, odpoczywają. No a niektórzy właśnie obchodzą, uczestniczą w procesjach i mszach i tak dalej. Nawet tutaj niektórzy po prostu rozeszli się od razu po poświęceniu palm, niektórzy weszli do kościoła na mszę. No my naszą palmę już poświęciliśmy, idziemy teraz gdzieś na kawkę niedzielną. No i mamy kawusię i nasz ulubiony przysmak. Czyli churrosy. Boskie. A wracając do świąt, to tutaj w Katalonii nie są one aż tak mocno celebrowane, ale chcielibyśmy Wam pokazać
jak to wygląda najpiękniej i z tego, co się dowiedzieliśmy, to najpiękniej obchodzone są w Taragonie. Do Andaluzji raczej nie dojedziemy, bo gdybyśmy chcieli dojechać do Andaluzji... Musielibyśmy wyjechać w lutym, biorąc pod uwagę tempo naszego podróżowania. No ale nie chodzi o to, żeby robić to szybko, zwiedzać szybko, pędzić gdzieś w jedno miejsce. Także no my to po prostu zrobimy na spontanie. No, gdzie nam się będzie podobało, tam będziemy stawali. Tak, tam akurat jest nam po drodze, bo kierujemy się właśnie do wybrzeża. Także w Taragonie spędzimy Semana Santa. Semana Santa, dokładnie. Ciu! No i witajcie z Taragony. Tak, dotarliśmy do Taragony, w której spędzimy nasze święta wielkanocne. Ale zanim tutaj dojechaliśmy, to byliśmy w kilka dni w miasteczku Taraga, w którym obchodziliśmy Niedzielę Palmową. No tak. I po tych kilku dniach chcieliśmy gdzieś spędzić czas, gdzieś na dziko i znaleźliśmy cudowne miejsce w bardzo dzikiej miejscówce, w górach Parades, w miejscowości El Pinatel, w której w sumie całorocznie mieszkają tylko dwie rodziny. Tak, i tam po prostu mieliśmy czas na wyciszenie, na pomontowanie trochę filmu. Tak, było bardzo spokojnie. Trochę padał deszcz, więc trochę popracowaliśmy, odpoczęliśmy, no i przyjechaliśmy tutaj. No i tutaj dalej będziemy obchodzić nasz Wielki Tydzień. A za nami rozpościerają się mury starej Taragony, która kiedyś nazywała się Tarako, a o jej historii powiemy Wam troszeczkę później. Taragonę warto odwiedzić nie tylko ze względu na święta, bo jest to miasto z bardzo bogatą historią, sięgającą aż V wieku przed naszą erą. W III wieku Rzymianie zbudowali tutaj bazę i z tego właśnie czasu pochodzą mury obronne, które tutaj otaczają część miasta, są zachowane cały czas, widać je tutaj za mną. No i można na nich znaleźć również stare inskrypcje z czasów rzymskich. A wracając do Wielkiego Tygodnia, tak jak już Wam wspominaliśmy, rozpoczyna się on Niedzieli Palmowej i dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest do Wielkiej Soboty włącznie i jest to Misterium Pokutne. Druga część to jest Niedziela i Poniedziałek, jest to Misterium Chwały. I właśnie z tym Misterium Pokutnym związane są te wszystkie procesje, które się tutaj odbywają. No, nam Wielki Czwartek po cudownym wieczorze spędzonym w mieście i szwendaniu się po uliczkach udało nam się uczestniczyć w bardzo kameralnej procesji. Uczestniczyło w niej może, nie wiem, kilkaset osób. Tak, była to długa procesja, która szła do oddalonego sanktuarium Loreto o jakieś ponad 3 kilometry tutaj od centrum. No i było to takie bardzo... Bardzo kameralne, nie było to pompatyczne, nie było to takie komercyjne. Było widać skupienie w ludziach. No, powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się zaczął ten Wielki Tydzień. No i wielu ludziom wydaje się, że Hiszpania jest bardzo katolickim krajem. Otóż po tym wieczorze spędzonym w mieście napotkaliśmy bardzo dużo kontrastów. Z jednej strony były wypełnione po brzegi knajpy, restauracje, ludzie biesiadowali, było czuć zapach jedzenia, gwar. No można powiedzieć, że odbywały się niezłe imprezy w mieście. Tak, zabawa na całego, ludzie traktowali to, no bo od czwartku tutaj już mają wolne, traktowali po prostu jak wolny weekend, tak. Świetnie się bawili. A dosłownie przeszliśmy parę uliczek dalej i napotkaliśmy właśnie tą procesję wyciszoną, z ludzi widać skupionych. No tak to wygląda. Tutaj. Tak to wygląda. No tutaj w Hiszpanii najbardziej celebrowanym dniem świąt jest Wielki Piątek, nie tak jak w Polsce Wielka Niedziela. Tak. I właśnie w Wielki Piątek odbywa się tutaj największa procesja, na którą się właśnie dzisiaj wybieramy. No i spełniamy nasze kolejne marzenie. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby spędzić święta w Hiszpanii. No i je spędzamy. No, jesteśmy. Także... Procesja zaczyna się o 19.30, także lecimy teraz do Wana, troszeczkę się odświeżyć, przebrać. No i kilka godzin przed nami, bo kończy się to wszystko
Na drugi dzień. Na drugi dzień można powiedzieć, bo to już prawie, praktycznie nad ranem. Pierwsza, druga w nocy. Także zostańcie z nami, bo będzie się działo. Kilka godzin przed wielkopiątkową procesją żałobną z kościołu wynoszony są ogromny pasos, czyli platformy z figurami Chrystusa i scenami rodzajowymi z Biblii, związanymi z męką pańską. Przy każdej parafii istnieją bractwa religijne, cofradías, które zajmują się organizacją Wielkiego Tygodnia. Obecnie w okolicach Tarragony ponad 4000 osób zrzeszonych jest w 13 bractwach niosących w tej procesji 20 figur. Pierwsze udokumentowane świadectwo celebrowania tej procesji pochodzi z 1550 roku. W mieście jest wielkie poruszenie, trwają przygotowania. Ludzie gromadzą się na skwerach, na ulicach, w pubach i restauracjach. Jesteśmy już na Plaza del Rey. Tutaj zgromadziły się właśnie wszystkie bractwa, które będą brały udział w procesji. I stąd wszystko się będzie zaczynało. Każde bractwo ma swojego patrona, przy czym nie są to święci, a są to poszczególne wydarzenia związane z obchodami Wielkiego Tygodnia i Drogą Krzyżową. Ludzie, którzy niosą platformę, to castaleros. Termin ten pochodzi od słowa costal, który oznacza tą specyficzną czapkę pomagającą oprzeć belkę na karku. Kręgosłup wzmacniają pasem z materiału. Figury są bardzo ciężkie, mogą ważyć nawet pół tony. Członkowie bractwa ubierają się w długie tuniki i spiczaste czapy, jedynie z otworami na oczy. Są to Nazarenos, czyli pokutnicy. Ponieważ jest to ogromny wysiłek, co kilkanaście minut procesja przystaje i następuje zmiana ludzi niosących platformę. Potem ruszają dalej, równym krokiem, w rytm uderzających bębnów. Są to tak zwane tambores de passion, czyli bębny męczeństwa.
zakryta kapturem twarz symbolizuje postawę wstydu i pokuty za grzech, który stał się przyczyną śmierci Jezusa. Stożkowaty kształt czapy sugeruje, że pokuta wznosi się do nieba, skąd Bóg daruje winę grzesznikowi. Niektórzy pokutnicy idą nawet boso, niosąc krzyże na plecach. I tak w bardzo podniosłej atmosferze, skłaniającej do głębokiej refleksji, procesja przez kilka godzin przemierza ulicę Tarragony. Na nas zrobiła ogromne wrażenie, które na pewno zostanie w naszej pamięci. U nas przygotowania do świąt. Filmik się właśnie uładuje dla Was na jutro. Paweł poszedł do piekarni po bagietki. Zrobiliśmy też zakupy i będziemy dzisiaj gotować hiszpańskie potrawy świąteczne. Także Paweł zaraz powinien być. O, chyba właśnie już idzie. Siemanko. Co ty tam masz? Wiem, dwa ciasta hiszpańskie, tradycyjne, wielkanocne. No, no nie mogłem się oprzeć. No wysłałam cię tylko po bagietki. No mam i bagietki. Okazało się, że słuchajcie, mamy tutaj za rogiem przy tej miejscówce piekarnię z 1902 roku. Mają tam taki chleb, takie mają ciabatę, że normalnie masakra. Zakupy już zrobione, no i teraz zabieramy się za gotowanie. No, Hiszpanie nie mają takiej ogromnej tradycji gotowania, przygotowywania wielu posiłków na święta wielkanocne, ale znaleźliśmy właśnie takie jedno tradycyjne danie, a jest to potaje de garbanzos, czyli taki gulasz z ciecierzycy. Mamy tutaj ciecierzycę, będzie on z dorszem, ze szpinakiem, także mam już przygotowane składniki. Rozgrzewamy trochę oliwy. No i do tego dania potrzebujemy jedną cebulkę pokrojoną, ciecierzycę, czyli garbanzos, 3-4 ząbki czosnku posiekane, 300 g szpinaku. Tu jest 300? Tak. No i do tego będziemy dodawać dorsza. Jest to dorsz solony, dlatego trzeba go wcześniej namoczyć w wodzie. No my mamy takie już posiekane drobne kawałki i no tam troszeczkę go pomoczyłam, ale zalecają nawet do 24 godzin i po 12 wymienić wodę. No i teraz na ten rozgrzany tłuszcz wrzucamy cebulkę, czosnek, sporo papryki wędzonej. A pół łyżeczki mielonego kuminu, pieprz. Jak cebula z czosnkiem się już zeszkli, to dorzucamy szpinak. Mamy go bardzo dużo, ale on nam się zmniejszy. Tak, on topnieje. Topnieje. Jak śnieg w Andorze. Ale już jak ładnie pachnie, czuję zapachy tych przypraw. A coś się nie chce zmniejszać. Albo, dziup, dziup, dziup. Albo gardek mamy za mały. Dobra, szpinak już się zmniejszył. Wrzucamy teraz ciecierzycę. Ja dodaję ją z tą zalewą, bo to jest taka trochę pomidorowo-czosnkowa zalewa. Już teraz już mamy to. Dolewamy, uzupełniamy wodą. No i teraz trzeba pogotować kilka minut, a na koniec dodaje się dorsza. Też na kilka minut, no bo wiadomo, rybka się szybko gotuje. Nasze potaje już się ugotowało troszeczkę, więc wrzucamy dorsza. Ja tego jeszcze nie soliłam, bo ten dorsz jest dosyć słony, więc zobaczę, jak będzie właśnie po dodaniu słonego dorsza. Jak będzie niesłone, to dosolę. Danie jest w sumie gotowe, bo w ogóle potaje to znaczy danie jednogarnkowe, więc robi się to bardzo szybko. Podaje się z gotowanym jajkiem. No ale to wszystko opowiemy Wam przy jutrzejszym obiadku. Także zapraszamy Was na niedzielny obiad. No i nasz świąteczny hiszpański obiad jest już gotowy. Niby skromnie, ale w końcu wyszło całkiem okazale, całkiem nieźle. Szczerze.
No, no i próbujemy naszego podtaje. Te garbanzo. Słuchajcie, to jest naprawdę dobre. Mhm. A to jest akurat z dorszem, ale można też to robić z chorizo. No dobra, nie wiem jak się za to zabrać. To ciasto nazywa się hornazo. Hornazo. Przez H, ale H jest nie ma, więc... Hornazo. Hornazo. Tu są gotowane jajka, słuchajcie. Może ono być wytrawne, z chorizo na przykład, albo no, z czymś takim. Okay. A może być na słodko. Albo na słodko z masą migdałową. No i wygląda, że to jest na słodko, no, bo dobra, jest to kolorowa dobra, posypka i lukier. Może te pierze wyjmę. Chcesz z jajkiem? Ja chcę z jajkiem, no pewnie, no będę łupał, zobaczymy. No. Może to jajko też jest jakoś gotowane ze smakiem, nie wiadomo. Tak, a w jajku niespodzianka. A w jajku rozbijamy, a tam milion dolarów. No to super. No pachnie jak babcine ciasto drożdżowe, mi się tak to skojarzyło. Ojejku, fajnie. Taka babka, dobra, to ty masz z jajkiem. Tak, typowa drożdżowa. Może w ten sposób właśnie się dzieli jajkiem, bo w Hiszpanii nie święci się pokarmów. Nie ma takiego zwyczaju. Więc może właśnie, bo widzieliśmy, że ludzie po prostu chodzą z tymi ciastami jedni do drugich, się odwiedzają, wymieniają się nimi czasami, więc może to jest taka tradycja właśnie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś z Was może wie coś więcej na ten temat. No jajko. Mamy gotowane jajko. Dawaj zjemy tą drożdżówkę z majonezem. Będzie trochę po polsku. No powiem Ci, że do tego wytrawnego no to jeszcze jajko no z kiełbaską, z cebulką i tak dalej, to by pasowało, ale przy tej drożdżowej bułce to... No dobra, no to mamy jajko na twardo, no. Na jutro na śniadanie będzie, no. Chociaż tak. Próbuję. Może jest niespodzianką. No dobra, to się podzielimy. Dobra. Jak bryska. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Pyszne jajko ze słodką drożdżówką. No i tu mamy kolejne tradycyjne danie hiszpańskie, znaczy danie. Wypieki. Słodkości. Tak. Pączuszki. Buñuelos. 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 Są to takie drożdżowe pączki smażone w gorącym oleju, nadziewane kremem waniliowym. Ciasto ma dodatki anyszu, no. Nasz torcik wielkanocny. Właśnie paskwa po hiszpańsku. Tak. Są w różnych rozmiarach. My mamy takie malutkie. Kurczaczka też się je? Łyżeczkę do tego, czy tak? Nie. Szkoda brudzić. Trzeba oszczędzać wodę. Biszkopt z taką owocową, taką jakby marmoladką przekładane. Reasumując, powiem tak. Zupa, super, ale brakuje mi polskich takich sałatki warzywnej. Brakuje mi jakiegoś mamusinowego kotlecika schabowego na obiadek. A mi się podobało. Danie jednogarnkowe. Słodkości z cukierni, bez stania przy garach całodniowego. W sumie tak, no. No, także mamy nadzieję, że Wam się też podobały hiszpańskie święta. Dajcie znać w komentarzach. Będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Jeżeli nas oglądacie pierwszy raz, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień. Do zobaczonka. Hej. Hej. You're always on my mind.